Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypson i w dzisiejszym odcinku jesteśmy na wariatkowie. Słuchajcie, dwa dni temu, którego dzisiaj jest? Dzisiaj jest 1 października, czyli tak, dwa dni temu w moją rodzinę 29, no zrobiliśmy sobie live'a, na którym graliśmy sobie na wariatkowie, więc tutaj, prawda, teraz zaczną się pojawiać odcinki. Miałem pewien problem z dołączeniem na serwer i nie mogłem dołączać i dlatego te odcinki się nie pojawiały. Dlatego też ogólnie wszyscy mało nagrywaliśmy z tego serwera. Ale aktualnie znalazłem pewien sposób, który no nie naprawia błędu, ale potrafimy go obejść, więc po prostu dzięki temu sprawię, że będę mógł po prostu ponagrywać dla was więcej odcinków z tego serwera i właśnie dzisiaj tutaj będziemy. Dwa dni temu na live'ie mówiłem, że będę robić regularnie live'y i będę robić regularnie live'y, ponieważ będą się pojawiać one raz w tygodniu. Wybiorę sobie jeden dzień, jeszcze nie wiem jaki, ale poinformuję was spokojnie na jakimś odcinku, jaki to będzie dzień i będziemy sobie grali. Bardzo ważne jest to, że postanowiłem, że nie będziemy grali na wariatkowie na tych live'ach, tylko po prostu stworzymy nowy świat na snapshocie najnowszym do wersji 1.18 i po prostu pogramy sobie taki zwykły, chillowy survival solo i po prostu będę sobie z wami mógł pogadać i przy okazji pograć sobie w Minecrafta, no i będzie w sumie fajnie. Tak, tylko przypomnę, że w opisie jest link do mojego drugiego kanału, na którym pojawiają się filmy co drugi dzień i mam nadzieję, że za niedługo na dniach pojawi się odcinek właśnie pokazujący moje studio, więc jeśli chcecie zobaczyć sobie ten odcinek, no to zachęcam do tego, żeby wbić na tamten kanał, ponieważ tam on się właśnie pojawi. Ja tak się poprawiam, bo tu mi troszkę tak coś wadzi. A przechodząc w końcu do naszego super Minecrafta, na którym mam, prawda, czekajcie, co jest grane? Mam łopatę na plecach w ogóle. Jak widzicie, jestem w tym naszym pałacu, w którym mieszkamy i ogólnie w sumie tutaj się niewiele dzieje, aczkolwiek mogę wam pokazać po prostu rzeczy, które się zmieniły od ostatniego razu, od ostatniego live'a nawet, ponieważ postanowiłem troszkę pograć, troszkę pobudować i wraz tutaj z chłopakami udało nam się, prawda, stworzyć coś takiego. Mamy jeden domek jakiś mały, drugi jakąś tutaj fontannę, no i mamy jeszcze tutaj jakiś, jak to się nazywa, jakiś drugi domek. Więc bardzo fajnie, bo dzięki temu mamy już jakiś po prostu start. No i fajnie można, prawda, coś tutaj rozwijać to miasto bardzo ładnie, bo no myślę, że tutaj to fajnie będzie wyglądało. Mam nadzieję, że w miarę szybko uda nam się tutaj wszystko, prawda, pobudować z tego powodu, że no póki co tutaj nic nie ma, a przydałoby się troszkę więcej zrobić. No bo jednak jest tak troszkę smutno, trzeba ogarnąć trochę więcej. Poza tym, ja zastanawiam się dalej, dlaczego my pojawiliśmy się tutaj, dlaczego my przenieśliśmy się tym domem akurat tutaj i dlaczego nie mogliśmy z tym domem być tam, gdzie byliśmy, gdzie było duże miasto, wszystko było super fajnie, a jesteśmy tu, gdzie musimy na nowo wszystko tworzyć. Ja nie wiem, dlaczego tutaj nas przerzuciło, no ale to w sumie trudno, no nie będę oceniać, dlaczego tak było. Szkoda, bo ja myślałem, że tam będziemy, no ale jednak będziemy tu. Dobra, jak widzę, to ja nie mam żadnych itemów tutaj. Ej, ty żawki nie da się otworzyć, ona jest zepsuta. A tą się da? No ty też się nie da z tyłu otworzyć. Co jest? Dobra, to się da i tutaj. A, tu ma w ogóle 4 diamenty znaleźliśmy na lewie. To jest bardzo ważne, mamy 4 diamenty, dzięki którym będziemy mogli coś zrobić i myślę, że w sumie można by było zrobić sobie kill-off na start. Myślę, że taki kill-off na start byłby bardzo fajny, żeby sobie, prawda, mieć jakiś diamentowy. Bo dlaczego nie? Czekajcie, tutaj mam crafting, dobra, super, zróbmy sobie kill-off. To jest dobry plan. Pierwszy kill-off jeszcze na odcinku. Nie będę go na razie używać, jeszcze domęczę ten kill-off. Dobra, uwaga, ja chcę wam pokazać tam te budynki, które powstały. Zobaczycie, jak one w środku wyglądają, bo myślę, że całkiem fajnie wyglądają. Ja diamentowy kill-off dopiero teraz zrobiłem, ale już zdobyliśmy tam diamentowy kill-off wcześniej, coś tam Dave czy ktoś, więc po prostu mamy różne tutaj, no, udogodnienia takie, że wiecie, że możemy szybciej sobie budować. Ja akurat teraz postanowiłem dopiero go zrobić na odcinku. I teraz tak, który domek najpierw? Może najpierw ten domek sprawdzimy, bo czemu nie? No fontanna jak fontanna, mi się bardzo podoba, ale trzeba ją dopracować, bo nie przyniosłem na tyle dużo wody. I tam tylko na górze dałem, a tutaj trzeba jeszcze to wypełnić tą wodą, żeby to jakoś tak, wiecie, fajniej wyglądało. Dobra, zwiedzamy pierwszy domek. Pierwszy domek jest tutaj i uwaga, mamy tak. 2 stoliki, 4 krzesła, skrzynka, pies, crafting, łóżko. I to wszystko, nic więcej tutaj nie ma. To jest bardzo mały ten, w drugim się więcej dzieje, aczkolwiek tu jest jeszcze też piecyki, są dwa, ale one są tak schowane, że to w sumie tak nie do wykorzystania w sumie, chyba że tam coś pod tym możemy było jeszcze zrobić, ale to kiedy indziej. A teraz tak, idziemy do tego drugiego domku, bo tam myślę, że troszkę fajniejsze rzeczy będą, tam jest troszkę więcej, tam jest taki magazyn zrobiony, to jest ogólnie kowal i w tym miejscu będziemy mogli przychodzić sobie robić jakieś narzędzia i tak dalej, bo jak widzicie jest mnóstwo piecy, jest tutaj jeszcze coś będzie można zrobić, tylko nie wiem jeszcze za bardzo co. Tutaj jest, się schodzi na dół i mamy tutaj magazyn, w którym będziemy mogli właśnie składować nasze różne bronie, różne jakieś narzędzia, no wszystko dosłownie. Tutaj po prostu będziemy mieli taki, myślę, no może nie zbrojownie, bo zbrojownie się zrobi gdzieś, ale tu jakieś takie podstawowe narzędzia, jak właśnie wypełnić skrzynię kill-offami, jakimiś no zbroja nie, ale kill-offy, łopaty, siekiery, motyki nawet też by można było tutaj zrobić, więc
Do tego wykorzystamy ten budynek, no i tutaj na górze nic nie ma, tutaj też by można było coś zrobić, ale za bardzo jeszcze nie mam pojęcia co. To wszystko się prawda okaże. No i co, no i w sumie to póki co jest tyle tutaj zrobione w tej wiosce, nic tutaj więcej nie mamy zrobione na razie, bo trzeba tutaj przysiąść i troszkę, no porobić, bo to jednak wiecie, czasochłonne, to tak cała wioska... Jakieś straszne dźwięki tutaj były. No więc to wszystko się tu będzie rozwijać i będziemy mogli tutaj, prawda, no rozwijać porządnie tą wioskę. Stworzyć jakoś porządne to wariatkowo, żeby ono ładnie wyglądało. Tu mamy skrzynkę na listy. Jest jakiś list. Nie wiem do czego jest ten list, ale dobra. Czy chcemy go przeczytać? Czy to jest ten, co my na odcinku dawaliśmy? Nie, to jest coś innego. Nie jesteście tu sami? Nie zbliżajcie się do dużego drzewa? To nie są żarty? O co chodzi? Ej, czekajcie, tego się nie spodziewałem. Tu jest jakaś skrzynka, znaczy skrzynka na listy, w której mieliśmy książkę. Nie jesteście tu sami, nie zbliżajcie się do dużego drzewa, to nie są żarty. Jakie duże drzewo? Tu nie ma żadnego dużego drzewa przecież. Nie ma żadnych dużych drzew. Jakie tu jest duże drzewo? Gdzie tu jest jakieś duże drzewo? Przepraszam bardzo. Ej, nie wiem o co chodzi totalnie. Będzie trzeba pogadać z chłopakami, bo ja nie wiem o jakie duże drzewo chodzi. Ej... Dobra, teraz to jestem w szoku ogólnie, nie? No bo nie wiem o co chodzi totalnie. Mamy jakąś książkę, dobra, ja wiecie co, ja wiem co zrobię. Ja zrobię tak, że zrobię jakąś tabliczkę i napiszę chłopakom, że jest książka u mnie w pokoju. I żeby sobie przyszli i zobaczyli, przeczytali co, o co w niej chodzi, bo nie chcę tak wiecie, bo nie ma ich teraz aktualnie, a zrobimy po prostu coś takiego, że damy jedną tutaj, damy tabliczkę i teraz tak, czekajcie, jeszcze skrzynka. Zróbmy jakąś skrzynkę na szybko jeszcze tutaj, bo to jest jedyny sposób, żeby przekazać im tą informację, żeby sobie sami przyszli przeczytać. I robimy tak, tą książkę odkładamy tutaj i idzie... Czekajcie, ja sobie ją jeszcze wezmę, żebym sobie mógł najwyżej przeczytać jeszcze, jakbym coś chciał. I teraz tak, idziemy do Dave'a i tutaj zostawiamy u niego tabliczkę jedną. U mnie w... inaczej, w pokoju Szypsona jest książka... Książka, musisz ją przeczytać. Dobra, tyle, bo nie mam więcej tabliczek, więc tyle musimy to zrobić, że jest coś takiego i tą samą tabliczkę dać do pokoju bzyka. Z tego powodu, że oni muszą o tym wiedzieć, a jeżeli zostawię to w tej skrzynce na listy, to oni niekoniecznie muszą to przeczytać, albo mogliby to zabrać, a tak będą wiedzieć, że to jest u mnie i że po prostu przeczytają to i mają to zostawić. Dobra, w pokoju Szypsona jest książka, musisz ją przeczytać. Dobra, zostawiam coś takiego i tyle. O kurczę, to nie tak miało być, biorę to. I teraz tak, ja pójdę jeszcze i tą ostatnią tabliczkę, o idealnie. I tutaj po prostu przy tej mojej skrzynce w pokoju zostawię tabliczkę, w której będzie napisane: tu jest książka, była w skrzynce na listy. Musicie to przeczytać. Dobra, coś takiego. I po prostu tą książkę tu odkładam, ale dobra. Jesteście tu sami, nie zbliżajcie się do dużego drzewa, to nie są żarty. Ja nie wiem, o jakie duże drzewo chodzi, a chciałbym wiedzieć, o jakie duże drzewo chodzi, bo to może mieć znaczące, duże znaczenie, więc ja po prostu, wiecie co, ja zakładam tą książkę tutaj. Zakładam zbroję, bo okazuje się, że nie jest tak bezpiecznie, skoro nie jesteśmy tutaj sami. Więc ja w tym momencie zamykam te drzwi i chyba wychodzę z domu po prostu, nie wiem, pójdę gdzieś na tą stronę, w stronę lasu i może znajdziemy jakieś duże drzewo. Chociaż wiem, że nie powinienem się do niego zbliżać, ale no, ciekawość jest większa. Czekajcie, tam jest... Tutaj, czekajcie, czy jestem w stanie tędy wyjść z domu? Czekajcie, bo ja nie pamiętam dokładnie, jak ten dom jest zbudowany. O, chyba się da, tutaj chyba, o tak, dokładnie, ale fajnie, mamy wyjście z tej strony też. Dobra, szukamy dużego drzewa, duże drzewo, trzeba znaleźć duże drzewo, bo przynajmniej chcę wiedzieć, gdzie ono jest, jakby nie muszę się do niego zbliżać, ale chciałbym go z daleka zobaczyć, bo jeżeli ja go nie zobaczę, no to nie wiem, to uważam, że to jest jakiś fejur chyba, no bo nie wiem. Ja powinienem go widzieć już z daleka, skoro to jest takie duże drzewo, bo rozumiem, że jak ktoś nazywa dużym drzewem coś, no to znaczy, że to jest naprawdę na tyle duże drzewo, że zauważę, że jest z daleka, a nie, że to będzie jakieś po prostu lekko większe drzewo niż zwykle, bo jeżeli tak by było, no to trochę XD, dobra, czekajcie, wyjdźmy tutaj na górę, całkowicie, zrobię sobie tutaj przejście, tak, uwaga, przeskok, o, dobra, udało się przeskoczyć, wyjdźmy na górę i teraz tak, czy jest tutaj gdzieś duże drzewo w okolicy, halo, czy jest tu duże drzewo,
To nie jest duże drzewo, to jest normalne drzewo. Nie widzę żadnego dużego drzewa. Nie jest dobrze, widzowie, bo trzeba zrobić poszukiwania tego dużego drzewa, to jest bardzo ważne. Żeby jednak wiedzieć, gdzie on jest, żeby się nie zbliżać w tamtą stronę i żeby najlepiej w tamtą stronę w ogóle nic nie budować. Żeby być, wiecie, jakby, żeby się odciąć, najlepiej jakiś mur z tamtej strony zbudować czy coś. No bo skoro nie jesteśmy tu sami, a nawet nie wiemy, kto jest po drugiej stronie, no to nie jest dobrze, widzowie, nie jest dobrze. Trzeba, możecie napisać w komentarzach, jeżeli macie pomysł, kto to może być, z kim możemy tutaj jeszcze być, bo ja totalnie nie mam pojęcia, a przydałoby się takie rzeczy wiedzieć, bo jednak, wiecie, ja myślałem, że jesteśmy tu sami, ale no kurczę, powinienem się spodziewać, że jak to zawsze jest, to nigdy nie jesteśmy sami, zawsze ktoś jest jeszcze dodatkowo. Dobra, tu jest morze, tu nigdzie nie ma żadnego dużego drzewa, no nie ma szans, żebyśmy tutaj coś mieli. Nie wiem, to jest jakiś... Albo ktoś sobie robi żarty z chłopaków, albo faktycznie, nie wiem, może nie w tą stronę poszedłem, może w drugą powinienem pójść. Nie wiem, no może nawet i lepiej, że tego nie znalazłem, po prostu pójdę, może to z chłopakami znajdę, bo samemu to lepiej nie, bo jeszcze by mnie porwał ktoś czy coś i nie byłoby kolorowo, wiecie o co chodzi. Dobra, wiecie co, ja wracam do domu. Nie będę tutaj chodził po prostu, skoro i tak nie ma tutaj żadnego dużego drzewa, nic tutaj nie widzę. To raczej nie są żadne z tych drzew, bo one są normalne, to są przeciętne drzewa, w ogóle nie wyróżniające się nad resztą. Więc kurczę, jak ja ciągle spadam i łamię girę. Dobra, wracam do tego domku, bo to nie ma sensu tutaj tak łazić. Więc wiecie co, ja chyba w tym momencie zakończę odcinek po prostu i pójdę, poczekam aż będą chłopaki po prostu i z chłopakami poszukam właśnie tego drzewa dużego, no bo... No musimy znaleźć to duże drzewo. Skoro jest coś takiego tutaj, to nie są, wiecie, to nie są przelewki, nie? To trzeba jednak, kurczę, trzeba zlokalizować to. Nie mogę potraktować tak lekko takiej książki. Jeżeli ktoś mnie ostrzega i może faktycznie tutaj jest coś niedobrego, to lepiej o tym wiedzieć i wiedzieć, gdzie to jest. No więc dobra, słuchajcie, na tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się na kolejnym, na którym mam nadzieję, że z chłopakami znajdziemy właśnie to duże drzewo, którego powinniśmy się wystrzegać. Na tyle, to tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro. Pozdro, cześć, pa, pa.